Internet to szerokie horyzonty i otwartość na nowości, więc internetowi szukają cały czas nowych wrażeń i nowych doświadczeń. A u nas ich pod dostatkiem. I tak czterech ambasadorów zmierzyło się z morskimi żywiołami. Dwójka z nich uczyła się pływać katamaranem i sprawdzali, czy zasięg wiatru jest równie łatwy do uchwycenia jak zasięg Wi-Fi w strefach darmowego internetu ING. A druga dwójka eksplorowała podmorskie głębiny i miała przyspieszone szkolenie z nurkowania. Jednak póki co śladów internetu na dnie Bałtyku nie odnaleziono. Widoczność nie mieliśmy za dużo, ale fajnie, tam gdzieś płynął wszystko, co tam było możliwe, to dotknął, szukał jakichś małych stworzonek. Internetowym nic nie jest obce i równie dobrze radzą sobie w surfowaniu po wodzie, jak i internecie.